Wam, ale zarazem wspólnie żegnamy ten 2021 rok. Jaki on był? No, wszyscy wiemy. Ale chociaż nie był dobry, chociaż było tyle śmierci, chociaż tu coś ważnego chyba powiem, te śmierci pozwolą nam odbić się od tego złego, obecnie tegorocznego, ku czemuś lepszemu. Musi być lepiej. Musi lepiej być i będzie lepiej. Śmierć. Tak, tak. To było okrutne. To było straszne. Tyle ich było, wiemy. Dziesiątki tysięcy niepotrzebnych. Ale pomyślmy, że one i dzięki Wam, Wam, którzyście od nas odeszli, dziękujemy Wam dlatego, że dzięki temu wyście sprawili i jeszcze sprawicie, że to się będzie musiało zmienić. To, co teraz. Ku radości następnorocznej. Tak, tak. Ja coś jeszcze powiem. Mnie się wydaje, że ta władza, ona już szaleje ze strachu. Oni też świętują, oczywiście, oni też krzyczą, niech będzie nowy rok wspaniały dla nich. Nie, to co dla nich będzie wspaniałe, dla nas będzie złe i my pod tym się nie podpisujemy. Nie, nigdy, absolutnie, żame. Natomiast, co ja chciałem powiedzieć o śmierci? No trudno. To jest smutne, ale myśmy śmierć jako taką już odsuwali, odpychali od siebie od bardzo dawna. Bardzo dawna. Że to jest coś, czego nie ma. A w tym COVID-zie, kiedy ona była daleko od nas, za tymi murami szpitalnymi, za kratami w oknach szpitalnych, to ona jeszcze bardziej od nas odeszła. Ale przypuszczam, że teraz, tak jak powiedziałem, kiedy ona będzie jakimś kamieniem milowym, będzie kamieniem węgielnym też do odbudowy tego wszystkiego, to myślmy o niej. Myślmy o naszych zmarłych. Dziękujmy im, że nie opuszczą nas. Swoimi intencjami, swoją tą tragiczną działalnością naprawią to wszystko. Ale dosyć smutków. Ja teraz powiem szybko o pomyśle, który mam na ten następny, lepszy, nowy rok. Otóż to już mówiłem nieraz, nie tylko ja, wszyscy mówią, że nasza opozycja musi się połączyć. Musi. Żeby nie wiem co. Mówiłem też niedawno, chyba w jednym z poprzednich filmików, że ci, prawda, te samce, te czołowe samce, alfa, beta, gamma, bo to przecież alfa to jest tylko jeden, a reszta to są te następne litery greckiego alfabetu, że oni no nie chcą. Oni nie chcą, bo oni walczą o władzę. Oni trzymają się zębami, pazurami, nie władzy, bo jeszcze jej nie mają, ale szans na tą władzę, ale każdy te szanse widzi osobno, dla siebie, prawda, tu lewica to potrzebuje, a tu taka konserwa liberalna to, a tu ludowcy to, tylko że to wszystko kupy się nie trzyma. Moi złoci, tylko my możemy zrobić, żeby to kupy się trzymało. I właśnie jaki mam pomysł? Słuchajcie uważnie. Trzeba zaangażować do tego kobiety. Tak, kobiety. Kobiety wybitne. Kobiety, z których każda osobno porozmawia z tymi, no tak jakby z grubsza liczyć, czterema przywódcami. Które to kobiety? Ja proponuję, oczywiście wiele jest wspaniałych kobiet w polityce, w nauce,
w jakimś środowisku, jakby to powiedzieć, artystycznym, różnym, każdym. Ale ja zaproponowałbym kilka wspaniałych, mądrych, wyrozumiałych. O, tu trzeba maksimum wyrozumiałości dla tych samców alfa, beta, gamma i tak dalej. Zaproponowałbym profesor Łętowską, panią redaktor Siedlecką, panią redaktor Iwanową i profesor Środę. Tak. I niech te kobiety gdzieś na osobności, gdzieś prywatnie po prostu wytłumaczą im to, co zresztą nie ja tutaj będę się mądrzył, to co słyszę, że muszą zrozumieć, że muszą się najpierw pogodzić, nie ustalać, kto będzie przed kim, a kto będzie za kim, tylko najpierw się muszą połączyć, muszą pokazać wszystkim, mój Boże, tej połowie Polski, że są razem, przysiąc, bijąc się głęboko w piersi, że jak już potem dojdzie do sukcesu, wierzę w ten sukces, wtedy, tylko wtedy, to oni, żeby nie wiem co, uzgodnią. Zresztą tutaj te cztery panie będą dalej, będą im służyły, tak? Służyły, kobiety są wyrozumiałe, kobiety potrafią w cudzysłowie służyć tym ambitnym, tym oszalałym, zagarniającym od siebie władzy lub jakieś szanse na jakąś taką czy inną władzę. No i to, właśnie to jest ten mój skromny, ale ja myślę, że nie głupi pomysł na to, żeby w tym przyszłym roku było wspaniale i będzie wspaniale i musi być wspaniale i naprawdę uwierzmy, naprawdę uwierzcie w to, naprawdę to zależy tylko od nas, od was, od wszystkich. A teraz, o, już za chwilę będzie ten nowy rok, ten wyczekany, ten lepszy, ten wspanialszy, ten po prostu zwyczajnie po ludzku dobry. Hej, niech się nam dzieje. Uwaga, 5, 4, 3, 2, 1. Będzie.